Your day of reckoning is at hand. Adorable. Build a house. Halo, halo, kliknijcie suba i zaczynamy kolejny materiał. Zanim rozpoczniemy tutaj ścieżkę za tą panieczyną, zwiedzimy jeszcze dwie lokacje. Z sekretami, dokładnie to jest tam. Żeby się tam dostać, wystarczy tutaj na to zeskoczyć. I tutaj mamy panieczynę. Dobra, i teraz mamy dostęp tutaj do tego budynku. Dobra. Pierwszy sekret jest tutaj. Aha, to nie tak, tylko tak. Dobra. Mamy pierwszy. Pierwszą czerwoną, pomarańczową kulę i tu mamy drugą. Demoniczny artefakt, super. Aczkolwiek tutaj chyba jeszcze coś zostało. O, dokładnie tam coś za tą ścianą jest. Kurwa, jak tam wejść? No nie wierzę, że tam trzeba w jakiś inny sposób się dostać. Holy crap. No to wychodzi, tędy nie przejdziemy. Chociaż tu jest jakaś dziura. Myślisz, że tu się da przejść? Nie, tam chyba nie przejdziemy. Troszkę lipa, przyznam szczerze, bo chętnie bym tam jeszcze zahaczył. Dobra, nie traćmy czasu. Jeszcze jest jeden sekret do zaliczenia. Aha, ja stąd nie wyjdę już. Czekajcie, nie tędy. Dużo osób narzeka na to, że Furia ma problemy ze spinaczką, skokami. Ej, tam można było chyba doskoczyć stamtąd, chociaż nie, za daleko jest. Tam chyba nie doskoczymy. Ale gdyby tak ktoś tu pokombinował. O właśnie. Proszę, mamy kolejny sekret. Kolejny sekret. No i proszę, udało się. Tylko pytanie, czy tam doskoczymy. I mamy to. Super, udało się. Wyżej chyba już nic nie ma. Dobra, jeszcze jest jedna lokacja. Chciałbym wam pokazać. Z takim ścieżką alternatywną. Tam oczywiście też coś jest, ale na razie tam jest za ciężko dla nas. Udamy się. Czym może ci służyć? To będzie dobra zabawa dla nas. Dajmy duszę. Sobie życzysz, nie spieszyć. To jest, zdaje się, lokacja, niech sobie przypomnę. Tutaj. Zniszczona stacja. Tam, gdzie walczyliśmy z drugim bossem. Miał na imię, nie pamiętam już. Chciwość? Nie chciwość. Dobra, także szybciutko biegniemy. Tam jeszcze też jest kilka pomarańczowych kul do zebrania i alternatywna ścieżka. Warto te ścieżki przeszukiwać, bo zawsze można coś zdobyć.
No i tak, tutaj jest jedna kula wybrania, a za tym filarem jest jeszcze jedna, którą przeoczyłem. No tutaj walczyliśmy przecież z bossem. Także to też sobie bierzemy. Anielski artefakt. No i tu jest ten koń nasz, który zginął. Chyba od anioła. No i tutaj mamy jeszcze taką ścieżkę do zaliczenia. Także zrobimy to na szybko i wrócimy zaraz do naszej ścieżki głównej. Tutaj coś jest, dobra. Anielski artefakt, druga część. Tutaj mamy zejście na dół. Czekajcie, zaraz. Tu jeszcze coś jest, dobra. Czekajcie, bo się chyba wracam, nie? Moment. Aha, tutaj nie mam tego. Zdolności, żeby to zniszczyć. Dobra, będę pamiętał, żeby tu jeszcze przyjść. Widzicie, tu mam jeszcze jakąś... Aha, bo to możemy wziąć. Znaczy, nie mam umiejętności, żeby to... Dobra, wiem, o co chodzi. Także tutaj chyba tyle. Póki co. Schodzimy na dół. A wrócimy tutaj później, jak zdobędę umiejętność. O, patrzcie, tutaj taka jaskinia. O, shit. Tam jeszcze coś jest do zebrania. Cholera. Tutaj nas czeka jeszcze jedna ciężka walka. Ale serię puścił. O, Maruder, udoskonalenie. Udoskonalenie można umieszczać w broni z poziomu ekwipunku. O, proszę. Ale fajnie. Czekajcie, zobaczmy to wyposażenie. 10% szansy na pojawienie się uzdrawiającej Mary przy użyciu tej broni. 5% szansy na przedmiot. Na przedmiot? Chyba na tą pomarańczową kulę, nie? Uzdrawiającej Mary. No dobra, to raczej takie średnie, ale... Dobra. Ciężko się tu porusza po tym. Ale to mamy 430 dusz. Także to był taki... mały bonus level. Sekretny. Opcjonalny. Ej, nie myślę, że można po tym skakać. Ale jaja. Jesteśmy tutaj. O, okej, okay, widzicie? Tu były dwie ścieżki. Dobra, przenosimy się. Będzie dobra
tak sobie życzy, nie musisz się śpieszyć. Rozdroża. No i będziemy teraz już tą właściwą ścieżkę przechodzić. Obowiązkową. W sumie to mamy chyba dużo tych, nie? Czekajcie. O kurczę, 12 tysięcy tu mamy 4. 16 tysięcy, no to za 16 tysięcy to miałbym z 4 poziomy. O i proszę, nowa lokata. Tu mamy przeciwnika, który się schował. Tak, tutaj jest kolejna lokacja. Której na razie nie mogę skorzystać. Ciężka gra, cholera. Małe odłamki można sobie wykorzystać wszystkie, bo to one nam tylko zajmują miejsce w ekwipunku. Oj, przepraszam, kurde bela. Zaraz tu skoczy. Osiemdziesiąt mamy, teraz mamy 1600. O, ho, 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 ho. My tu mamy znowu tą kulę. Co? Czekajcie, bo tu mam jakieś jedno przejście. Tutaj też coś jest. Tutaj nie przejdę. Raczej.
na 100%. A czekajcie, on tutaj skoczył. Nie, za daleko jest. Dobra. Czyli co, wracamy. Dwa tysiące mamy już mar, czy tam dusz. O, Fulgrim. Sorkiem, telefon jeszcze się dzidzia rozdarła, nie chcę spać. Dobra, wracamy do gry. Mamy tutaj trochę tych artefaktów, ale to tak jest mało na razie. Kawałek adamantynu zwiększa naszą broń do plus 9. A my mamy plus 5, plus 3 i plus 1. To patrzcie, to jest plus 3, zadaje 91 obrażeń, to jest plus 5, 97. Każda kolejna broń jest mocniejsza. Cześć, słyszę ten. A, nad nami jest coś chyba. To mamy kilka ścieżek. Na dole z dwóch tych koksów. Ja pierdziela. O, i tam coś jest. Czyżbym tam mógł skoczyć? O, proszę. Jednak się da. O, się tylko nie ten przeciwnik. Do słowa nie doszedł. I tutaj coś było chyba, nie? Ale tam coś jest, tam coś jest. O kurde, powiem wam, że naprawdę tutaj jest. Że tutaj jest tyle. Niemożliwe. Koniec naszej ścieżki? Nie wierzę. No właśnie. To chyba było nieplanowane, ale... O, tam się już nie dostaniemy. Dobra. To co? Okej. Okay. Tam się nie da. Odblokowane. Dobra. Chyba tyle. Chyba, że... Czekajcie. Chyba, że tutaj. Nie, tam też się nie da wejść. Dobra. A! Tutaj mamy możliwość wspinaczki po ścianie, ale na razie jest to zablokowane. Dobra.
Także nie pozostaje nam nic innego, jak stoczyć pojedynek z tymi dwoma koksami. Dwoma do walczy, nie ma szans na niej. Kuźwa, po co żebym się tu wpakował? Możemy tutaj troszeczkę później przyjść. A tam jest zejście na dół jeszcze, możemy spróbować wejść. Ale nasze dusze musimy odzyskać, widzicie. Czy ja to muszę zyskakiwać? Chyba nie. Nie to, do tego. A, a ty też nie wejdziemy. Chyba. Nie mamy zdolności. Dobra. O kurwa, ale przeciwniku się namnożyło. A, ja teraz nie wejdę teraz. Nie będziemy tam zaskakiwać, pomimo tego, że zostały tam dwie pomarańczowe kule. Nie, jedna. Aha, zajebiście. Uj, to cały czas znika. Ja pierdzielę. Pierdliwiec jeden. O, ta gra ma multum ścieżek różnych. Patrzcie, to jest jakiś... Nie, myślałem, że zejście do podziemi. A jest! Kolejny człowiek do uratowania. Pewnie, wskakuj. No coś kurczę jest. No cóż, jest, gra jest wymagająca, ale zresztą gramy na wysokim poziomie trudności dosyć, bo gramy... Jest chyba 5 poziomów trudności, a my gramy na trzecim, czyli taki... Oh shit. Ja
Okej. Dobra, będziemy mogli sobie przejść się odblokować. Oh shit. Jakaś katedra tam jest, kurde pieczone. Ja się bałem, że będzie gra krótka, a tu się okazuje, że jednak... Jednak trochę tu jest tego obszaru. Ziemia. No, widzicie, tam byłem wcześniej. Dobra, fajnie. O, skąd to się tu wzięło? Dobra, super, kolejna mikrolokacja zaliczona. Teraz pytanie. Czy iść tutaj, dalej? Do tej katedry, czy się cofnąć jeszcze? Moment, to tutaj. O cholera. A wiecie co, ja mam chyba punkcik nawet nie wydany. Ja wiecie. Dobry jestem. A poza tym mam trochę tych mar. Trzeba by to zainwestować w coś. Znaczy, gdzie ja jestem? Ja tam jakiś anioł chodzi. A tutaj wyszedłem, dobra. Chociaż nie. A, tutaj był ten Wulgrim. Dobra, okej. Sobie zejdziemy troszeczkę później, jak będę mocniejszy. A czemu jest tylko jeden? A drugi jest schowany. Czyli tak, tutaj mamy jeszcze do zebrania jedną kulę, tam mamy drugą. Ale muszę mieć nowe zdolności, żeby je zebrać. A, to są drugie strony, dobra. To są z drugiej strony.
Tutaj próbowałem doskoczyć. Ale... tam coś jest, cholera. Ale chyba wiem jak. Tam się chyba da doskoczyć. Dobra. A tu coś jest? Ja tam nie doskoczymy, ale po co dodali tą tutaj tą ścieżkę? Kurde, niemożliwe, że tam nie da się doskoczyć. To tak kisi. Klatki mi spadają. Dobra, jest, udało się. Ja nie myślę, że można było z tej strony przejść. Jaki shit. Nie, no chyba nie. O cholera. Aha. Bo to jest przejście tam, dobra, okej. Ale upierdliwy przeciwnik. To była też alternatywna ścieżka. Można by się wrócić do kowala. Czyli tędy należało przejść. Tu przeskoczyć, tu i tam zdobyć to. A ja to zrobię w trochę inny sposób. No ale widzicie. Tam mi warto trochę powęszyć. Wrócimy do Wulgrima. Może się przeniesiemy, co? Chociaż powiem wam teraz, że de facto nie ma tych... Nie będziemy na razie walczyć z żadnym bossem. A, tych mamy już nieskończoną ilość, tych sześć. A, okej. Jak sobie weźmy tutaj punkcik może w to. To się chyba skrzeczyło. Dobra, wracamy do tej katedry, nie? Nie mówcie, że tam się jeszcze da wejść. Wszystko możliwe. A tych mamy multum, patrzcie tutaj 11. No to mam tutaj 13 tysięcy, to mam 4400 i to mam 8. O kuźwa, 13 plus 4 jest 17 plus 8,
13 plus 4 jest... Jeszcze raz. 13 plus 4 jest 17. Plus 8, 25 tysięcy tych mam. A, to ten, dobra. 25 tysięcy, dużo, prawie 26 tysięcy. My to nie po co to trzymam. Choć raz jesteśmy zgodni. No kurwa, ładny. Wulgrim? O matko. Ktoś tam narzekał, że jest mało checkpointów w grze. Kurwa, właśnie za dużo według mnie. Mi się gra bardzo podoba, więc nie ma bardzo się do czego przyczepić. O cholera, coś się mi włączyło. Co się dzieje? Coś tu jest nie tak. O, czyżbyś chciała żałować za swoje grzechy? Nie myśl, że zawaham się przed oddzieleniem ci głowy od ciała. Mniej sarkazmu. Dobrze, pani. Zasłoń oczy! Jasne. Co to jest? Proszę, proszę. Wyobraźcie sobie moje rozczarowanie. Pomyśleć, że to najlepsze, co Rada ma do zaoferowania. Z czterech legendarnych jeźdźców wysłali najsłabszego i najżałośniejszego. Pycha, czarująca jak zawsze. Przyszłam do ciebie. Doprawdy. Nawet byś nie wiedziała, co ze mną zrobić, gdybyś mnie schwytała. Proszę. Czy nie jesteś jednym z siedmiu grzechów głównych? Walcz zamiast kurzyć się ze strachu, ty pompatyczna, żałosna namiastko! Twoje drwiny to strata czasu, jeźdźcze. Są równie irytujące, co bzyczenie muchy. Nie warty mojej uwagi. Jak wszystko w wielkim eksperymencie stwórcy. Nawet największe skarby nieba i piekła bledną przy moim blasku. Uciekaj do dziury, z której się zrodziłaś. Może kiedy będę już jedynym grzechem na tym marnym padole, w końcu staniesz się godna mojej uwagi. Kiedy skończę, na ziemi nie pozostanie żaden grzech. Tak twierdzisz. Ale biorąc pod uwagę twój obecny stan, bardzo wątpię, żebyśmy się jeszcze kiedykolwiek spotkały. Jeśli jednak jakimś cudem zasłużysz na moją łaskę, szukaj mnie w napowietrzu. Chociaż szczerze wątpię, by taka istota jak ty była mile widziana w tak czystym miejscu. Zachęcam, żebyś mnie zaskoczyła, jeźdźcze, ale do tego czasu. Cóż za nieznośna istota! Ej, nie mówcie, że ona tam wejdzie. Jeszcze tutaj wszystkiego żeśmy nie sprawdzili. Dobra, na razie do niej wchodzimy. Weźmy tu jeszcze na razie do środka. Nigdy nie zrozumiem ich przywiązania do takich rzeczy. Pani? Uczepili się desperacko tej ikonografii. Symboliki nieba i piekła. Kto taki? Ludzkość. Przez tysiąclecia dzierżyli owoce stworzenia, ale lekceważyli je, by sprzeczać się o totemy i bajki.
Co też widział w nich stwórca? No właśnie. Wiecie, warto było tu przyjść. Dobra, posprzątam jeszcze tutaj te nawy boczne. Okej. O, przejście. Cmentarz. O, shit. Ej, nie myślę, że można jeszcze na to wejść. Jaki czad. Już ta kula jest. O cholera, ten byczek. Dobra, będziemy walczyć. Nasze posiłki idą, cholera. Pytanie, czy one będą przechodzić tutaj w nieskończoność? No. Cholera. Generalnie będziemy kończyć. Jeszcze wejdziemy na ten, na tą katedrę, na ten kościół. Aha, nie mówcie, że tam można zeskoczyć. Ale nie, to zginiemy, jak sobie zeskoczymy. I tu jest jeszcze ten, ta szczelina. Wydaje mi się, że to nie koniec. No właśnie. No patrzcie. Aj, tam panieczyna jest, cholera, nie zauważyłem jej. Oh, shit. Znam odpowiedź, ale... Tak, idziemy. Widzisz? Przyczółek aniołów. Ale to nie do końca nasza misja. Stało się to naszą misją, kiedy zobaczyłam mojego konia przebitego anielskimi włóczniami. Dobra, zbierzmy to. Jeszcze muszę się wrócić chyba. Bo... Chociaż spróbujmy. Nie. Czekajcie, bo to było jeszcze ten. No właśnie, widzicie? Pajęczyna. Co to się kurwa dzieje? Kuźwa czat. Ja cię piedziu. Nie myślę, że tam można jeszcze wejść.
Czekajcie, jeszcze wejdziemy na katedrę. Raz. A ta gra jest genialna. Nie wiem, czy tam wszystko żeśmy pozbierali. A tu chyba jednak nic nie ma więcej. Dobra. Nie mamy za bardzo czasu, żeby eksplorować już kolejne tereny, ale... Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy my to możemy do tej szczeliny wejść? Można. Ale nie będziemy na razie tego robić. Sprawdzimy tutaj tą lokację podziemną. Ale to już w następnym odcinku, moi drodzy. To tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej, hej.